Little Caesar Arena, Detroit Red Wings. Czy miejsce to okaże się szczęśliwe dla drużyny czerwonych skrzydeł, faworytów sezonu? Dzisiaj miejscem dla drużyny z kolei przyjezdnych jest Toronto Maple Leafs, a Martin St. Louis zdobywa pierwszą bramkę. Przepraszam trochę za takie przymulenie, ale przyznam się szczerze, że troszeczkę mój stan nie jest najlepszy. Lekko choroba bierze, a tymczasem drużyną z Toronto pokieruje Maciej Miłosz. Dzień dobry, witam serdecznie. Już na starcie tracę bramkę, więc niesamowita historia. Tak jest. Co się na naszych oczach. Tak. Także zaczynamy nowy miesiąc, zaczynamy rozgrywki listopadowe. Za chwilę tutaj powiem, jak wygląda sprawa ostatnich meczy, ale na razie może dwa słowa od Macieja, jak tam sprawy u niego się mają. No więc zacząłem pracę w dobrze prosperującym zespole. Także no, nowe doświadczenia, nowe przeżycia przede mną. No i cóż, liczę na zarabianie dobrych pieniążków, żebym miał na potrzebne produkty typu alkohol, nie no, żartuję, ale no, może pieniądze były, to trzeba pracować, no i ja pracuję. No i tyle chciałem powiedzieć. Tak, no to jak widzimy tutaj interesy się rozkręcają, niestety praca trenerów hokejowych drużyn jest, powiedzmy sobie szczerze, mało opłacalna i... O, tutaj przytrzymanie krążka, przepraszam. Tak. O, i tutaj była szansa dla Franzena na dobitkę, ale zakończona niepowodzeniem. Tak, Daciuk, Listron, zaraz będę mówić co jak, Martin St. Louis i spalony przez Holstroma. Spalony? Tak. Dobrze, sprawa ostatnich meczy. Detroit ostatnie dwa mecze w kratkę. Zaliczyli co prawda dwa zwycięstwa z Montrealem i z Calgary. Natomiast ponieśli porażkę z Vancouver Canucks, a Ossi Vananen drugą bramkę zdobywa. Zobaczmy, jak do tego doszło. No, Raycroft tutaj nie postawił specjalnie mocnych warunków. Na razie dla Toronto to nie wygląda najlepiej. No niestety warto wspomnieć, że Toronto dwa ostatnie spotkania przegrało. Grając z Tampą przegrali 1-6, to z Minnesotą przegrali 1-6. O, jest jej Epiniego lodowanie się pojawia. Lodowanie? Tak. A z Tampą przegrali 2-1, a więc to akurat było stosunkowo wyrównane spotkanie. Ale z kolei trzy mecze temu udało im się pokonać Washington Capitals 6-0. Więc obydwie drużyny na razie tak bez jakiejś wielkiej skuteczności. Czy Vananen? Pudler nie ma, Raycroft broni. Heinz, Francis Drake, Langebrunner. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, czy to jest na pewno Drake. I był strzał, ale Dominik Hašek broni. Dobitka też nie poszła najlepiej. Tak, Drake. Będzie powstrzymany, nie jest. Próbuje strzelić, ale powstrzymany przez obronę Toronto. Lebda. Drake. Obrona Toronto na razie działa. Tucker. Był strzał. Langebrunner. Antropow. Tucker powstrzymany przed próbą strzału. Moltby. Prosto w maskę Raycrofta. Nieudane podanie teraz i szansa dla Detroit. Tutaj Gill się... tutaj Gill. Tak. Prosa, można by powiedzieć. Taktycznie to było. No i co się dzieje? Paweł Daciu. Oj, tutaj bardzo dziwna obrona ze strony pana Raycrofta. Coś czuję, że jego... Totalna obrona, rzekłbym. Tak. Prawdopodobnie nie utrzyma się długo na tej pozycji, jeżeli będzie dalej tak puszczał. Zobaczymy, jak to wszystko przebiegnie. Tak. No teraz to obronić. Raycroft ponownie broni. Także jak widzimy na razie mecz bardzo jednostronny, że tak powiem. Oj, niby był lig wygrany przez Toronto, ale bardzo niekomfortowe podanie. Flip pula, powstrzymany. Draper, ponownie Raycroft. I Ginla. Blake.
Był Ej, strzał. Zdecydował się na strzał. Nie wyszło. Ale był bardzo mało konkurencyjny. Kaberle. Praktycznie nic nie robił i teraz stracił. Draper powstrzymany. McKay. Nie wiadomo, co on chce tu zrobić, chociaż no nie wyszło. Chciał podać na skrzydło, ale tak. Nie udało się. Tutaj był błąd podania strony zawodników. Czerwonych skrzydeł, ale niewiele to dało klonowym liściom. A Tiokin nie skorzystał. Ale jeszcze przy krążku. Teraz już nie. Andrze Kopitar, Jerome Ginla, dwóch najważniejszych zawodników Toronto. I był strzał ze strony Blake'a. Prosto bramkarza. Tak. Przynajmniej w jednej z drużyn w tym Dokładnie. Meczu. O'Neill powstrzymany. Oj, i chyba będzie krążek wybity na icing. Jednak nie. Nie doszło tym razem do lodowania. Tak jest. Fleury. Był strzał, szansa dla PC nie ma. Ale krążek się odbił za szybko i koniec pierwszej tercji. Tak jest. Szybkie podsumowanie. Kilka, bo tu mam powtórki. Tak jest. O, dobrze. Znaczy, no podsumowanie, no tu jest dominacja drużyny gospodarzy. Tak. Drużyny gospodarzy. W strzałach, w uderzeniach, jak i w bramkach, także nic, no, nic dziwnego. Dają fenomenalne spotkanie. No i co mogę powiedzieć? No, chyba przechodzimy do kolejnej tercji. Dokładnie tak. Idziemy więc dalej. No to jeszcze powiedzmy może o czym poszczególne drużyny walczą. Jeżeli Detroit wygra, awansuje na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej i wyjdzie na remis, jeżeli chodzi o drugie miejsce w dywizji Atlantic z Buffalo Sabres. Natomiast jeżeli Toronto jakimś cudem zdoła wygrać, patrząc na ich aktualną formę, to będą na pozycji, która da im wejście do playoffów, czyli walczą w tym momencie o czwarte miejsce w tej samej dywizji, bo to jest starcie dwóch drużyn z Atlantic. Daciok, Saint-Louis, strzał, powstrzymany. Małe nieporozumienie, szansa dla Kopitara, powstrzymuje. Trochę niecelnie, za późno wybity krążek. Saint-Louis, Kolmström, za wysoko. McCabe, Kaberle. Nie wiadomo, dlaczego tu nic się nie dzieje. Przejęty krążek. Nie udało się. Obrona Toronto nie śpi, jak już to Maciek powiedział. I play. I znowu nie udało się. Rachunek. Ranzen. Iginla. White. Stoją. Nie wiem dlaczego. Frenzen. Niecelnie. Nad bramką. Tak. Rajkrot. Rafalski. Odbity krążek, wraca na tercję obronną drużyny gości. Peca. Rafalski po raz kolejny. Frenzen. Nie ma. Peca. Samuelson z akcją. I wystrzał, ale kompletnie nie miało to prawa się udać. Raycroft broni. White. Powstrzymany, chociaż teraz Kupina w krążku. Oj, krążek. O. Lodowanie tu jest. Tak jest. Nie, tak, jest lodowanie. Wygrywa Toronto wznowienie, ale Gil stoi i teraz Keynes. Fleury. Była szansa. O, kara. Kara. Kara dla Toronto. Darcy Tucker. Przeszkadzanie. No, było co było. Każdy widział. Wygrane wznowienie przez Detroit. Jeszcze nic nie dało. Kubina. Kopitar. Zatrzymał się i niestety... Tak. Tutaj niestety kolega drużyny niepotrzebnie się wypchnął już za niebieską.
Jak widzimy, Dominik Hašek bardzo dodał skuteczność, 91%. No mówmy się, że Dominik Hašek jest jednym z lepszych bramkarzy, choć też miał swoje gorsze momenty. Ja akurat miałem wtedy na ekranie pokazany ryjec jednego z kibiców. Tak. No niestety tak to jest, jak mamy różne obrazy. I znowu mamy karę, a więc będzie 5 na 3. Że to nie jest zorganizowane. Tak. Kolejna kara. Który tym razem z Toronto się załapał? Andrzej Kopitar, znów za przeszkadzanie. No tak. No to Toronto ma, krótko mówiąc, problem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Peca. Szansa. O, albo i nie. Jest szansa. Podanie prosto do Martina Sanlui, który niestety nie gra w Toronto. Daciuk, Francem, nie ma. Wciąż Detroit przy krążku. Raycroft, co proszę Państwa tutaj robi? Wychodzi daleko przed bramkę, ryzykuje. Kolejna powstrzymana akcja, Daciuk. Niecelnie podaje, Iginlaw dobiega do krążka, ale Lynch trąbi, jest szybszy. Daciuk. Powstrzymają go, powstrzymamy, Sandoi próbuje, prosto bramkarza. Kubina. Tyle kończy się kara, tak? Dla zespołu Toronto. I już grają w komplecie. Tak jest. A więc Detroit nie wykorzystało podwójnej przewagi. Karel Rachunek, Tucker, Kopitar. Czy będzie próba strzału? Jest próba strzału, ale na Haszka to nie mogło zrobić większego wrażenia. Raycroft znowu broni. Tucker. Kopitar. Czy znowu się podejmie? Nie. Chociaż jeszcze jest przy krążku. Cóż za tempo spotkania, proszę Państwa. Tutaj widzimy niektóre akcje. No, druga tercja chyba nie była dużo inna, chociaż lepsza chyba dla Toronto. Była podobna do pierwszej, ale tym razem bezbramkowa. Tak. Ale może nawet podejść o niej. No i Toronto w przewadze tylko z karami. Tak. No jak wiadomo, mieli podwójne kary. Podwójną karę w drugiej tercji. Zobaczymy, co przyniesie ostatnia tercja. O, proszę Państwa, normalnie to spotkanie idzie tak szybko, że mrugnięcie okiem i już jest kolejny kawałek meczu za nami. Obrona Toronto tak nie działa. Tak jest właśnie ten sport. Tak. Kopitar. Będzie strzelał. Tutaj myślę, że lepiej było, jakby podał, to może by wtedy więcej zdziałał. Olszczur. Ale wolał już ryzykować. Tak. I Tomasz Holmström. Wow. No, tutaj praktycznie były otwarte wrota w tej sytuacji dla zawodnika Detroit. I tutaj szansa dla mojego partnera, ponieważ zaczynają mi łzawić oczy, więc jest szansa na Toronto. To są, proszę Państwa, łzy radości. Oczywiście. Peca tutaj próbował strzelić. Fleury. Rubina. Czy powstrzyma? Nie. Taki strzał był za wolny i niecelny. Fleury. Sytuacja 1 na 1. Tak. Dalej Fleury. Oj. I znowu kara. Cóż z Toronto nam robi w tym spotkaniu? Paweł Kubina. Kurczę, coś jednolite te kary. No tak wyszło. Tutaj trener Toronto coś próbuje skonsultować sędzią. Jest przeciwny tej karze. Oczywiście. Nie mógł wyjść za niebieską ze względu na spalony, ale i tak do niego dochodzi. Jednak spalony, minimalnie.
I to pomimo takich prób przeciwstawienia się przez gości, niewiele są w stanie zrobić w tym meczu. France. Bardzo krzywo. Rafalski niestety wybiega za tercję i za niebieską. Chociaż tutaj będzie kontra, ale prosto Breakrofta i zamrożenie. No tutaj był moment, gdy się naprawdę gotowało pod bramką liści. To nie raz. Tak. Holmström. White. Czy będzie? Tak, Tucker. Prosto do Cheliosa. Draper. Ło. Nie udało się. Chelios. Holmström. Samuelsson. Draper próbował, nie ma. Samuelsson, Raycroft, Holmström, rachunek, Chelios. Prosto bramkarza, tutaj Holmström przewrócił się, McCabe przy krążku, koniec kary dla Toronto, Kubina. Kara tym razem dla Detroit. Pierwsza kara w tym meczu. Tak, prawdopodobnie za charging, czy holding. Za charging jednak, Chris Chelios. Zobaczmy, jak wepnął na bandę. No, tutaj bardzo agresywnie. No i szansa dla Toronto na pierwszą akcję. Taką strzelagę. O'Neill. Wystrzał. Próbuje wepchnąć, ale nie udało się. Kubina. Oj. O'Neill. Na razie nie ma. Kubina. O'Neill. Czy będzie teraz szansa? Było uderzenie. Drake. Artiokin. Powstrzymany. O'Neill. Blake. Czy będzie próba? O'Neill! Jeff O'Neill! Mocny strzał, udało się. A więc przewaga wykorzystana przez gości. No, to była, proszę Państwa, książkowa akcja. A on jest znowu zaczynał łapać złowienie, więc jest jeszcze szansa na tą poprawę wyniku. To ważne, że jest ten gol honorowy. Dokładnie. Dobra. Mogę wrócić do akcji. Meldby. Hadler. Niecelnie bardzo. Hadler. Jest! Jerry Hadler. Ja to widziałem z innej perspektywy. No odbiło się. Znaczy odbiło. Przeszło obok nogi. Tak. Bramkarza. Niezbyt fortunne dla bramkarza, że akurat tak poszło, a nie inaczej. No i mamy 5 do 1 na 5 minut przed końcem. Ustrom. Daciuk. Oj, poprzeczka! A myślałem, że słupek. No możliwe, bo to było tak w kącie. Donovan! Shane Donovan! Tylko no, odpowiedź. A więc trochę szkoda, że Toronto tak późno obudziło, bo byśmy mogli powiedzieć, że ruszyli do kontrataku. No właśnie, właśnie. No ale... Tak to jest, tymczasem jest. Ja chyba miałem wczoraj taki mecz, gdy korzystałem z drużyny New York Rangers, gdy też praktycznie chyba stracili nie nawet nie aż 13 bramek w tercji, dwóch pierwszych tercjach, a w ostatniej udało się chyba wygrać 3-2, jeżeli dobrze pamiętam. Kopitar. Haszek znowu broni. O! Oj, nie ma. 2 minuty do końca. Zamieszanie. Iginla idzie z akcją. Kopitar. I tym razem środek tak. Bramki. Tutaj był błąd przy podaniach gospodarzy, ale znowu wychodzą z atakiem. Ale Raycroft zamraża krążek. No i została ostatnia minuta.
konkubina. Peca. Dobrze, że nie konkubina. No nie. Nie w tym przypadku. White, O'Neill. No i błąd znowu. Właśnie tak. Właśnie przy krążku. Właśnie w posiadaniu, rzekłbym. Niestety stracili go w ostatniej chwili. Kubina. Raycroft. Prosto po całą Wilsona, ale tego wykorzystali jednak. Daniel Flewi. Tutaj bramkarz bardzo źle rozegrał i efekt był tego właśnie taki, a więc kolejny tracony gol. Melki, nie było spalonego. Jeszcze Keith Melki podbija do silnej bramki. Po szybkim wznowieniu. Przepraszam, że tutaj zaguszę mojego kolegę, ale po prostu emocje same biorą górę. Padnie, tak. Czy jeszcze Toronto zdoła zejść jakąś akcję w ostatnich sekundach? Tucker. Niecelne podanie. Ledwa. 3 sekundy do końca i... Nie ma. Koniec meczu. Zobaczmy teraz najlepszą trójkę. Albo i nie zobaczymy, bo niestety oczywiście gra postanowiła, że nie zobaczymy. No to dobra, no to w takim razie musimy już niestety, powiedzmy, bez obrazu podsumować ten mecz w takim przypadku. Ja akurat mam zapis z najlepszych trzech graczy. Mhm. Trzecie miejsce zdobył Ossi Vanonen. Trzecia gwiazda to jest trzecie miejsce, tak? Tak, trzecie miejsce, tak jest. No więc cała trójka to, no nie ma się co dziwić, zawodnicy gospodarzy. Na trzecim miejscu Ossi Vanonen z jedną bramką i asystą. Na drugim miejscu Paweł Daciuk, tak. Jedna bramka. Najlepszym zawodnikiem został Jiri Hudler, dwoma asystami, jedną bramką. No ale jak widzimy, nie są to jakieś ogromne dorobki, ale mimo wszystko... Było jak było. No to... No jest to jakieś wyróżnienie. Tak. No to jak podsumowałbyś przede wszystkim chyba trzecią tercję, bo mecz jednak aż na tyle dodatkowych słów chyba nie zasługuje, co ta właśnie ostatnia tercja. Trzecia tercja no, była najciekawsza, tak? No już obie drużyny zdołały strzelić dużo bramek. Wynik 4-2 dla gospodarzy w samej trzeciej tercji. No bardzo dobrze, że chociaż... Toronto powstało z kolan, nawet w tej końcowej części meczu. No to cieszy, no cieszą bramki dla obu zespołów, tak? Bo to nie było aż takie jednostronne spotkanie podsumowując dość bramkową. Właśnie tak. Jeszcze tylko powiedz tam na szybko statystyki, bo chociaż, no może, znaczy można w sumie to, wy też możecie to zobaczyć, bo jeszcze zawsze można film cofnąć, ale jak jeszcze byś podsumował te dysproporcje, jeżeli chodzi o statystyki? Dysproporcja tam była największa w statystyce strzałów, natomiast w uderzeniach i przejęciach to było bardziej już wyrównane. No już też nie mam zapisu, ale jedynie strzały to była dominująca część zespołu z Detroit. Tak. Dobrze, no to chyba... tyle, no. Tak. No to w takim razie ten mecz... Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego meczu i widzimy się już jutro. Do usłyszenia. Zobaczenia.